Minęła godzina 16. Na absolutnie najistotniejsze fakty ze świata gier zaprasza Zagrajnik. Zagrajnik TV. Są cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, kwadrat ma cztery boki, a my mamy czwartego Zagrajwika. I jeżeli nie macie tetrafobii, czyli znanego głównie w Japonii, lęku przed liczbą cztery... Kieki ga yotsu nanda! Kono ore ni shine tsu no ka! Mata desu ka, mister? To zapraszamy na ten właśnie odcinek. Zapytaliśmy was ostatnio, jakie to nowe, fenomenalne dyscypliny sportowe powinny pojawić się w ofercie EA Sports i powiedzmy, że... No, takich właśnie odpowiedzi się spodziewaliśmy. Siatkówka. Ale śmieszne. Zauważyliśmy też, że części z was jest naprawdę przykro, że ich urodziny wypadają w dniu premiery Cyberpunka. Dlatego już dziś, na zapas, chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego co najlepsze, no bo ustalmy, 10 grudnia nikt nie będzie o tym pamiętał. A skoro o 10 grudnia mowa... Cyberpunk opóźniony. A przynajmniej takie plotki po raz kolejny pojawiają się w mediach. Widzicie, Cyberpunk jest gorącym tematem. Dat było już sporo, a kolejne wieści o przełożeniu premiery wywołują u wielu fanów nader niemiłe stany. Tym razem to niejaka Tiffany Tredmore, czyli dobrze znana bywalcom Twittera Likerka, zasugerowała, iż data 10 grudnia zniknęła z opisu oficjalnego konta gry na tej platformie. Sęk w tym, że nie zniknęła, bo wcześniej jej tam po prostu nie było. CD Projekt Red dodał odpowiednią grafikę do profilu, a sama data jest już chyba całkiem bezpieczna. Twórcy rozpoczęli bowiem szeroko zakrojone działania marketingowe i w miastach na całym świecie zauważyć można reklamy gry z grudniową datą premiery. Dajcie znać, jeżeli zauważyliście jakieś billboardy w swojej okolicy. Możecie się też oczywiście pochwalić zdjęciami na naszej facebookowej grupie. A, no i napiszcie, błagam, w komentarzach, że żart o Cyberpunku już jest nieśmieszny i uwolnijcie mi z tego koszmaru. Ja już nie chcę tego więcej czytać na początku każdego Zagrajwika, błagam. No chyba, że was bawi, to super, będzie już do końca świata. No dobra, ale to jeszcze nie koniec cyberpunkowych newsów, choć ten będzie akurat krótki. Otóż CD Projekt Red ledwo co pokazało w ramach Night City Wire 10-minutowy gameplay Cyberpunka na konsolach nowej generacji, a ściślej mówiąc, na Xboxie Series X. I sami przyznajcie, wygląda to naprawdę nieźle. Tak jak ja nie chcę czytać o opóźnionym Cyberpunku, tak samo Arek musi nie chcieć swojego Xboxa. Zapytacie... Kim jest Arek? Właśnie, kim jest Arek? Otóż Arek to najpopularniejszy Polak w internecie. To znaczy w tym growym internecie i to przez ostatnich kilka dni, ale jednak. Arek wrzucił na Twittera niepokojący film. Film przedstawiający dymiącego Xboxa. Jasne, każda generacja niesie z sobą kilka pierwszych wadliwych egzemplarzy. Czerwone pierścienie śmierci, żółte światełko śmierci, znamy to z poprzednich dużych premier. Ale dymiący się Xbox? Mój na przykład się nie dymi, ale może to dlatego, że nie mam Xboxa. Arek nie wrzucił jednak fotki dlatego, że chciał zdobyć popularność, a chciał po prostu uzyskać pomoc w wymianie uszkodzonego egzemplarza konsoli. Chłopaka zalała jednak fala hejtu. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Poszkodowany gracz musiał czytać obraźliwe komentarze i pogróżki we wszystkich językach świata. Internetowi detektywi oskarżali Arka o oszustwo, o stosowanie tanich efektów specjalnych, a także o wapowanie, tak się chyba młodzieżowo mówi, na palenie e-papierosów, wprost do konsoli. Ale to w sumie nic dziwnego. Taki jest internet. Dziwniejsze jest jednak to, że po stronie oskarżających stanęły największe portale techniczne, a nawet sam Microsoft, proszący w swoich social mediach o niewdmuchiwanie dymu do swoich konsol. I wtedy wszedł on, cały na biało, Kuba Klawiter, który przeprowadził rzetelny wywiad z Arkiem. Dowiedzieliśmy się więc, że cała sytuacja niestety jest prawdziwa, konsola faktycznie jest uszkodzona, więc polski oddział Microsoftu wreszcie należycie zajął się sprawą. Link do wywiadu na kanale Kuby znajdziecie w karcie. No wiecie, Kuby Klawitera, tego co prowadzi Tech Week, czyli taki jakby Zagraj Week, tyle że bardziej techniczny. No i nie taki śmieszny. Mamy nadzieję, że jeżeli kupiliście w zeszłym tygodniu nowe Xboxy, to wasze konsole się nie dymią. A jeżeli czekacie na premierę PlayStation 5, to mamy nadzieję, że widzieliście naszą krótką recenzję. Pada ci krótką! Ona trwa pół godziny. Nieprawda, bo ma 29 minut i 5 sekund, ale i tak mógłbym powiedzieć o nowej konsoli Sony dużo więcej. W każdym razie, jeżeli jeszcze recenzji nie widzieliście, no to weźcie, zobaczcie, na co czekacie, kurczę. A PlayStation 5 debiutuje w Polsce już jutro, 19 listopada. To wielki dzień, wyczekiwany od dawna przez wszystkich fanów o niebieskich sercach. My z tej okazji przygotowaliśmy dla was jeszcze kilka niespodzianek, w tym duży wspominkowy i oczywiście premierowy live. Więc bądźcie z nami w tym tygodniu. No albo obejrzyjcie zapis transmisji, jeżeli oglądacie ten materiał kiedyś w przyszłości. Pozdrawiam!
pozdrowienia w przeszłości. Woo! 2020 rok najlepszy ze wszystkich. Czekaj. Jeżeli jednak naprawdę nie możecie doczekać się premiery PlayStation 5, to zawsze możecie zagrać w symulator premiery PlayStation 5. A nawet nie tyle premiery, co rozpakowania konsoli, podłączenia jej do prądu, telewizora, a nawet ogrania pierwszej gry. Gry naszego mistrza, wodza, geniusza. Zapewniam was, że na żywo cały proces jest dużo łatwiejszy i przyjemniejszy, a produkcja jest oczywiście jedynie darmową, nielicencjonowaną ciekawostką. Cóż, kreatywność wyzwalana podczas długich dni oczekiwania najwyraźniej nie zna granic. Dzisiejsza mini recenzja w Zagraj Weeku to jednocześnie pierwsza recenzja gry nowej generacji na Zagrajniku. Zagraj Week, Zagrajnik, no brzmi podobnie. A będziemy się dziś przyglądać Astro's Playroom, czyli produkcji dostępnej za darmo dla wszystkich posiadaczy PlayStation 5. Ale choć brzmi to jak coś małego, zaś pierwsze gameplaye sugerowały coś na kształt banalnego demka technicznego, Astro's Playroom okazał się być naprawdę fajną gierką. Znaczy, okej, przy okazji faktycznie jest to też demo techniczne, które ma na celu ukazać pełni możliwości nowego pada od Sony, DualSense. Od pierwszych chwil po uruchomieniu gra intensywnie wykorzystuje więc wszystkie bariery, jakimi naszpikowany jest DualSense. Choć oczywiście w największym stopniu wibracje. Pad wibruje wraz z każdym krokiem maleńkiego robota i to inaczej w zależności od powierzchni, po jakiej się porusza. Faktycznie czuć, czy jest to metal, drewno czy mięciutka chmurka, a uczucia te potęgują tylko dobywające się z pada dźwięki. Pad sygnalizuje też wibracjami podmuchy wiatru i otrzymywane obrażenia, a nawet oddaje pękające pod nami szkło. I faktycznie czuć to fantastycznie, ale jak zawsze powtarzam, tego trzeba doświadczyć na żywo. No chyba, że macie Switcha, to wyobraźcie sobie takie HD Rumble 2.0. W jeszcze fajniejszy sposób gra bawi się kolejną niesamowitą funkcją DualSense, czyli adaptacyjnymi spustami, i w tym miejscu powtórzę tylko to, co powiedziałem w recenzji PlayStation 5. Wyobraźcie sobie, że w Astro's Playroom zupełnie inaczej wciska się spusty, w zależności od tego, czy strzela się z łuku, z karabinu, czy odpala się silniki statku kosmicznego. I znowu, to trzeba poczuć. Śmiało można powiedzieć, że w tej chwili Astro's Playroom to produkcja, która w najlepszy sposób wykorzystuje potencjał DualSense i robi błędne wrażenie, nawet w obliczu, że akurat pozostałe gry na PlayStation 5 jeszcze jakoś tak nieśmiało używają nowych wibracji. No ale ciężko się dziwić, że Astro's Playroom robi tak wielkie wrażenie, skoro taka właśnie rola dema technicznego. Z tym, że no właśnie, poza tym w jak fantastyczny sposób Astro's Playroom ukazuje możliwości DualSense'a, po prostu szalenie przyjemnie się w niego gra. Lokacje są świetnie zaprojektowane, naszpikowane wymyślnymi przeszkodami i przeciwnikami i właściwie nie ma minuty, by gra nie przedstawiała jakiejś nowej, świeżej mechaniki. Także sterowanie robocikiem to czysty ubaw i mam tu na myśli nie tylko szeroki wachlarz dostępnych dla niego ruchów, ale też samą motorykę postaci. Mówiąc krótko, samo łażenie i skakanie jest tu fajne. I jeżdżenie na łyżwach. Jeżdżenie na łyżwach jest super. Tak więc pod względem czystej frajdy, Astro's Playroom jest niemal tak przyjemne i grywalne jak Mario. A to w świecie platformówek największy komplement. Ale Astro's Playroom ma jeszcze jedną wielką zaletę. Po brzegi wypchany jest smaczkami. Gra jest jednym wielkim hołdem dla wszystkich powstałych dotąd konsol PlayStation, każdej generacji, poświęcając osobny obszerny rozdział. Podczas zabawy znajdujemy więc najróżniejsze, nieraz zupełnie egzotyczne akcesoria do kolejnych konsol, ale także odkrywamy odniesienia do wszystkich kultowych gier związanych z PlayStation. To właśnie sceny z ukochanych tytułów odgrywają liczne mijane po drodze robociki. I wszystko to składa się na ogromny ładunek nostalgii zawarty w grze, szczególnie dla tych, którzy są z marką PlayStation już od wielu, wielu lat. I właściwie jedyną wadą tej przysympatycznej produkcji jest fakt, że no, nie jest ona specjalnie długa, bo można ją przejść już w 3 godziny. A w jakieś 5 odblokować wszystko, co ma do zaoferowania, ale kurczę. Myślę, że jak na darmówkę, to i tak jest sporo. Podsumowując, Astro's Playroom to śliczna, przyjemna, pomysłowa i darmowa gierka, która stanowi doskonały wstęp do świata nowej generacji. Dla posiadaczy PlayStation 5 to naprawdę jest pozycja obowiązkowa. I na koniec, jak zawsze, kartka z kalendarza. Czy wiecie, jakie to niesamowicie realistyczne wyścigi miały swoją premierę 15 lat temu, dokładnie 14 listopada 2005 roku? Niby Mario Kart DS nie było niczym nowym, bo to w końcu już piąta odsłona tej wyścigowej serii. Ale wyobraźcie sobie, po SNESie, Nintendo 64 i GameCube przyszła wreszcie pora na przenośne Nintendo DS. Znaczy jasne, wcześniej było jeszcze Mario Kart Super Circuit na Game Boy Advance, ale część na DS-a w końcu pozwalała ścigać się po grzybowym królestwie w pełnym 3D na malutkiej konsolce mieszczącej się w kieszeni. Przy umowie był także fakt, że od tego momentu mogliśmy rozgrywać wyścigi online z ludźmi z całego świata. Wyścigi online, z poziomu własnej kieszeni. 15 lat temu.
to było coś. Gra została przyjęta niezwykle gorąco. Fani po prostu pokochali wszystkie możliwości, jakie dawał Mario Kart DS. 12 postaci, 36 pojazdów i 32 trasy spakowane do małego pudełeczka. To wszystko, w połączeniu z klasyczną, arcygrywalną formułą arcade'owych kartowych wyścigów, sprawiło, że wyścigi sprzedały się w ponad 23 milionach egzemplarzy, stając się tym samym trzecią najlepiej sprzedającą się grą na konsole Nintendo DS. A wy graliście w Mario Kart na DS-a? A może ktoś ciągle jeszcze ma tę kultową grę w swojej kolekcji? Albo chociaż jakąkolwiek inną część serii? Jeżeli tak, koniecznie pochwalcie się na naszej grupie i dołączcie do grona osób mających swój wkład w naszej cotygodniowej galerii. Dzisiaj foteczki osób, które po ostatnim odcinku postanowiły nas przekonać, że na świecie nadal nie brakuje fanów Guitar Hero. Dzięki! I to tyle na dzisiaj. Kończymy powoli ten szał nowej generacji. Choć jakby się tak bliżej przyjrzeć, to właściwie dopiero go zaczynamy. Po zapowiedziach przyszedł czas na premiery i teraz już każdy z nas będzie mógł rozkoszować się nowymi konsolami w domu. Dziękujemy za uwagę i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku Flash, znaczy Tech Week, Zagraj Weeka.